Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do WPI i WPF. Drodzy Państwo, po analizach, które przeprowadziliśmy, wynika, że zadanie ogród Nowej Huty, który jest budowany pomiędzy kościołem, szkołą ZSO nr 13, a pawilonem nr 1 na osiedlu dywizjonu dla pełnej realizacji, a więc takiego całościowego efektu zagospodarowania tego terenu, który jest w znacznej części dzisiaj nieużytkiem, no niezbędne jest zaplanowanie tego zadania w pewnej perspektywie czasowej, bo nie zrobimy tego w jednym roku. Zastanawialiśmy się nad tym, czy by się nie udało zrobić w ten sposób, żebyśmy w przyszłym roku opracowali dokumentację, od razu przystąpili do realizacji przynajmniej części zakresu, natomiast no, istnieje tutaj duże ryzyko, że te środki by nam przepadły, z tego względu, że one by zostały zapisane w budżecie jako środki inwestycyjne, natomiast jeżeli byśmy nie mieli dokumentacji, no to nie moglibyśmy tych środków wydatkować. Stąd też uznaliśmy, żeby to zadanie właśnie podzielić w ten sposób, że w przyszłym roku zrobimy dokumentację, natomiast w roku 2014 sfinansujemy jego realizację w sensie wykonania tej dokumentacji, która zostanie przygotowana. I stąd też jako zarząd przygotowaliśmy taki projekt uchwały. Tyle z mojej strony. Czy komisje, drodzy Państwo, opiniowały ten projekt uchwały? Nie opiniowały, bo faktycznie on był 13 grudnia, widzę, go dekretowałem, czyli 13 to było wczoraj. Faktycznie. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Pani Ania Moksa, proszę. Dziękuję bardzo Pani. Nie widzę innych zgłoszeń dyskusji, w związku z czym przechodzimy do głosowania. Zamykam dyskusję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję.